wasze małżeństwo, będą widzieli chwałę Boga i uwierzą w Niego, gdy najpiękniejszym świadectwem miłości i dobroci Boga jest miłość i dobro w sercu chrześcijan. Drodzy nowożeńcy, Radosławie, Patrycjo, z pewnością otrzymacie dziś wiele pięknych, praktycznych prezentów. Jednak tym najważniejszym prezentem, który nigdy się nie zestarzeje, nie straci gwarancji i nie zużyje, jest sakrament małżeństwa. Prezent od Pana Boga, który będzie trwał do końca waszych dni. Bo przecież wspólnie teraz zaczynacie swoją drogę. Dziś wraz z wszystkimi tu zebranymi życzę wam, aby małżeństwo, które się właśnie rozpoczyna, było początkiem szczęśliwej rodziny, której nic i nikt nie zdoła odłączyć od miłości Jezusa Chrystusa objawionej na krzyżu. Pamiętajcie zatem o miłości, dbajcie o nią i nigdy jej nie traćcie.